Cześć, siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Wow, jakie branie! No, piękny karpiu. Wsadzamy, wypuszczamy. Najtańszy chyba jaki jest dostępny, to jest aller 2 mm. Dzisiaj łowię, no właśnie tak, bardzo mocno rekreacyjnie, ze składanym krzesełkiem, z jedną wędką pod purkami. Nie potrzeba mi dzisiaj wiele do tego, żeby się tutaj dzisiaj rozłożyć i powędkować. Chciałabym Wam pokazać trochę takie podstaw, z którymi mierzyłam się, jak byłam młodsza, jak łowiłam, gdzie nie potrzeba było wiele, bez żadnego sprzętu, bez profesjonalnych siedzisk, też można się dobrze bawić i miło spędzić czas nad wodą. Dzisiaj będę korzystać z niewielu rzeczy. Mam tylko krzesełeczko, tak jak Wam wspomniałam, niewielką torbę i oczywiście akurat podbierak musi być porządny, bo jeżeli chodzi o zdrowie i kondycję ryb, to o to zawsze trzeba dbać i tutaj akurat nie ma miękkiej gry, musi być wszystko zrobione tak, jak się należy. Ale jeżeli chodzi o moje dzisiejsze wędkowanie, to bardzo prosto i bardzo skutecznie. Pokażę Wam, jak można fajnie łowić tanim, niewielkim kosztem i się świetnie bawić. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Zaczynamy zabawę już z kamerą. Zapraszam Was na ten film Wędkarska Piątka. O! No, mogę łowić. Jesienne wędkowanie, czas start, odpalone. Czuję teraz połączenie z naturą. Tyłek posadzony na pięknie zielonej trawce, obok wędka. I tak się kiedyś łowiło, tak ja zaczynałam łowić, wędkować. Zabierałam nad wodę tylko i wyłącznie podpórki, jakieś puszka kukurydzy czy pudełko robaków. Wtedy jeszcze nie było takich przynęt, jeszcze się wtedy nie łowiło na metodę. O, mam jakieś podciągnięcie ładne. Nie było łowisk prywatnych, także wędkowało się na różnego rodzaju rzekach, jeziorach. Teraz też oczywiście tak jeżdżę, ale zdecydowanie lubię się wyszaleć na łowiskach komercyjnych, tam gdzie można sobie rekreacyjnie właśnie powędkować. I dzisiaj właśnie łowienie takie rekreacyjne sobie uskuteczniam. Także zobaczymy, co się wydarzy. Rozrobiłam sobie tylko i wyłącznie pelet. Łowię na metodę, mam jedno pudełeczko, pelet domoczony. Co jakiś czas jeszcze tylko sobie go tak dodatkowo domaczam, bo on po prostu mi tutaj wysycha i dlatego sobie po prostu go będę spsikiwać, żeby nie sięgać do wody. Też trochę nadam mu aromatu, po prostu spsikuję go sobie, żeby cały czas był tutaj w dobrej kondycji. I tyle. Foremka, paczka przynęt, podbierak i nic więcej tutaj nie potrzeba. Co jakiś czas jeszcze dostrzeliwuję sobie procą. Cały czas coś się na tej wędce dzieje. Także połączenie przyjemności dzisiaj z rekreacją. Na łowisku też rozstawiłam się troszkę tak z boku, bo całe łowisko jest zajęte przez wędkarzy, którzy trenują sobie przed jutrzejszym meetingiem Trotka i Przyjaciele. Ja na tym meetingu będę pomagać, będę współorganizować. Jest to finalny meeting, także wszyscy tutaj zebraliśmy się i świętujemy ten sezon i jego zakończenie. Coś mi tutaj się nie podoba i jest jakaś rybka. Także wszyscy świętujemy finalny, ostatni meeting, finałowy. A my sobie dzisiaj tak rekreacyjnie usiedliśmy tylko z podpórkami, z wędkami i z garścią peletu. O, zeszło.
żeby sobie troszeczkę połowić. Mój podajnik, przynęta, pomarańczowy kolor, zwykły podajnik typu flat, czyli płaski. I tu moja kuwetka z peletem. Ładuję pelet, przynętę, odciskuję. I tak się bawię dzisiaj. Ryb tutaj jest naprawdę dużo, także dzisiaj zabawa i rekreacyjne maślankowe wędkowanie. O! Rzucamy. Zatrzymuję sobie ręką, żeby ten podajnik fajnie wpadł. Odkładam na podpórkę. I czekam na fajną rybkę, a już tutaj Rafałowi udało się złowić fajnego jesiotra. Ładnego. Pokażę Wam go w filmie. Piękny. Super. No, długi. Ładnie, dobra. Nie, jesiotr naprawdę okazały i łowimy. Jeszcze może sobie dostrzelę trochę procą. O, żeby trochę zastymulować tą rybkę i żeby je stymulowało do tego pobrania przynęty. Mimo, że łowię na metodę, to i tak strzelam kukurydzą. Bo karpie uwielbiają kukurydzę, lubią sobie wybierać te ziarenka. Później zmienię sobie kolor przynęty właśnie na żółtego waftersa i będę dopasowywała się do koloru kukurydzy. Mogę też założyć kukurydzę bezpośrednio na push stop do metody, także nie ma tu tutaj ograniczenia w postaci końcowej przynęty. I cyk. Wow, jakie branie. No. Jedzie z kołowrotka, a ja trzymam kamerkę i nie mam jak podciągnąć, ale czekajcie. Zaraz opanujemy sytuację. Okej, holujemy. A nie jest to duża rybka, ale zrobiła, jak widzieliście, branie fest. Poprosimy Bartka, żeby podebrał, bo ja nie mam jeszcze sztycy, została w aucie, ale zaraz nam pomoże. Wymienimy się, dobra. O, dziękuję. No i niczym mistrz z krzesełeczka, z taboretu, ale coś czuję, że mogę ją spiąć. O, idzie brzdąc. Jest brzdąc. Podejdę tu bliżej. Opsa. Nawet nie będziemy go tutaj męczyć żadną matą. Po prostu wyhaczymy rybkę i... Podajnik do wody. Rybka do kamery. O. Piękny karpiu. Wsadzamy, wypuszczamy. No, płynie brzdąco. Bardzo dziękuję.
No i mamy branie z metody. W tym czasie, jak ja mam jedno branie z metody, to chłopaki, co wędkują na bombkę, mają dwukrotnie, trzykrotnie większe rezultaty. Także tak dzisiaj metoda kontra bombka wypada w takim rozrachunku, więc będąc na zawodach, na pewno już dawno przeszłabym na bombkę, ale dzisiaj szukam jeszcze, czy to jest tylko kwestia podania na dłuższym przyponie, czy rzeczywiście ta ryba po prostu jest już tutaj tak wyrachowana, że do metody podchodzi z dużym dystansem. Może tak być, że ma takie dni ryba, gdzie chętniej podchodzi do bombki niż do metody i to jest zupełnie normalne. Tak często jest, ale my dzisiaj nie łowimy na ilości, łowimy dla sprawdzenia i dla rozluźnienia, więc ta ilość nie jest aż tak ważna, jak to bywa przy zawodniczym wędkowaniu. I zaraz tutaj podbierzemy. Nie dał się oszukać za pierwszym razem. Jak widzicie, podbieram już lewą ręką, także też już te ręce mam silniejsze. Pracuję nad tym cały czas, żeby właśnie nauczyć się podbierać lewą ręką i już mam taką możliwość. I pięknie, ależ ucieka. Nie wiem, czy to kamera obejmuje, ale pięknie ucieka rybka i jest nasz. Karpiki tutaj przeważają w takiej wielkości sportowej. Jest to mocno sportowa woda, ale już dają frajdę i naprawdę są dużo szybsze niż te wielkie kolosy. Może nie robią takiego wrażenia na brzegu, bo są małe kajtki, ale sportowo na wędce już robią fajne zamieszanie i można się z nimi pobawić. Okej, moi drodzy, krzesełeczko troszeczkę mnie spycha w dół, ale to nic, zaprę się nogami. Tak też się da i może być całkiem wygodnie. Mam jedną wędkę z podajnikiem. Podajnik zwykły do metody. Zwykły płaski flat z łącznikiem. Później pokażę Wam go bliżej. Przypon, przynęta. Mam dzisiaj niewiele przynęt, ale dużo kolorów, czyli trzy podstawowe i na nich będę się skupiać. Na razie zaczynam sobie od koloru żółtego, z tego względu, że ryby tutaj bardzo lubią kolor żółty i na ten żółty kolor sporo mi się działo jeszcze przed tym, jak odpaliłam kamerę. Przygotowałam sobie, moi drodzy, dzisiaj bardzo mało rzeczy. Zwykły, ciemny, najtańszy pelet, czyli tanie wędkowanie dzisiaj odpalamy. Tanie wędkowanie, czyli najtańszy pelet Aller. On jest peletem rybnym, bardzo tanim, często wykorzystywanym na łowiskach jako karma dla ryb po prostu. Ryby są karmione często tym peletem i go bardzo dobrze znają, rozpoznają i są po prostu do niego przyzwyczajone. Taki pelet na wielu łowiskach możecie kupić bezpośrednio u gospodarza. I ja po prostu ten pelet sobie kupiłam. On kosztuje około 10 zł za kilogram. Także bardzo tania opcja. Już jest przeze mnie domoczony. Praktycznie domacza się go zanurzając na kilka sekund w wodzie. Na około 10 sekund zanurzamy, odsączamy. I dopiero jak się domoczy, to zobaczcie, jest klejący. Tutaj akurat już troszeczkę wysechł, więc będę musiała go troszeczkę domoczyć. W mojej cudownej torbie, w której zmieściło się wszystko, co potrzebne, mam taki domaczacz, żeby się nie bawić z wodą, tylko po prostu sobie spryskać pelet i nie bawić się w jakieś domaczanie wodą, ciągle się tam nie schylać z krzesełeczka, tylko łowić sobie tutaj. Domaczam jeszcze trochę. Tutaj kolor nie ma dla mnie znaczenia. Chodzi mi o to, żeby domoczyć sobie,
Zapach też nie ma znaczenia, chociaż uważam, że ten akurat jest taki troszeczkę przełamany. Ciężko mi określić, jaki to jest zapach, a nazywa się to grass carp. Troszeczkę śmierdzący, troszeczkę taki... taki może ryba przełamana czymś takim słodkim. Nie wiem, trzeba by było zerknąć u producenta, czy producent określa ten zapach grass carp w jakikolwiek sposób. Może wy wiecie, jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, co to jest za smak. Mi jest ciężko na ten moment to określić. Natomiast jest taki przełamany. I co jeszcze tu się dzieje w moich magicznych kubeczkach dzisiaj? Nic więcej oprócz kukurydzy, czyli mamy koszt około 2-3 zł za puszkę kukurydzy, już trochę wystrzeliłam. I do tego kilogram peletu, który też około 10 zł kosztuje. Nawet tutaj mamy cenę, zaraz zobaczymy. Za kilogram peletu 10 zł. Zobaczcie, jest tutaj cena. 10 zł, kilogram allera, 6 mm pelet. Także mamy 10 zł pelet aller 2 mm, 10 6 mm do strzelania i około 3 zł zwykła konserwowa kukurydza. Także to jest to, co ląduje w wodzie. To kosztuje około 15-20 zł w zależności od sklepu, gdzie to spotkacie. Nabijamy podajnik. Nie ma co czekać, lecimy łowić. Pudełeczko na kolanka, tak jak za dawnych czasów. Nabijamy podajnik i sprawdzimy, czy ryba nie odskoczyła po tym, jak musiałam na chwileczkę opuścić moje tutaj piękne stanowisko. Jeżeli chodzi o technikę nabijania podajnika, to tutaj się nic nie zmienia. Niezależnie czy jest to krzesełeczko, taboret czy kosz, zawsze nabijam, chowając przynętę do środka. Nie łowię na klipie. Będę zatrzymywała podajnik ręką. Hops. Hops. I przed siebie na około 15-20 metr. Hamulec zawsze pamiętam, żeby zwolnić, żeby ta wędka mi nie uciekła. No i proce. Proce zawsze warto mieć, żeby właśnie korzystać z tych rzeczy, czyli z peletu i z kukurydzy. Są tutaj trzy kolory. Pomarańczowy, różowy i żółty. I te trzy kolory w zupełności wystarczą do tego, żeby sobie je wymieniać w zależności od potrzeb. O, zobaczcie. I jedzie. Także bardzo, bardzo mało potrzeba do tego, żeby połowić. I nie trzeba wcale się nanosić tego sprzętu. Ja wiem, że u mnie na kanale często widzicie, że tego sprzętu naprawdę mam bardzo dużo, ale jest to spowodowane tym, że po prostu bardzo często łowię zawodniczo. Też lubię sprzęt wędkarski. Lubię, jak jest wygodnie na stanowisku. Jak mogę się tak bardziej profesjonalnie rozłożyć. Niemniej jednak cenię sobie również takie szybkie wędkowanie rekreacyjne. Ono też jest bardzo fajne i też Was do tego zachęcam. No tutaj mam krótką wędkę, 3,30. I jakiś brzdąc na wędce. Zobaczcie, jak ugina. Podbierak w gotowości. A my sobie holujemy. Ten hamulec zawsze starajcie się tak ustawić, żeby ryba miała ten moment, że może sobie wyciągnąć troszeczkę więcej tej żyłki. A pracujemy drugą końcówką wędki, czyli szczytówką, która amortyzuje nam te
te odjazdy i te szarpnięcia karpiowe. Przygotujmy sobie podbierak. O, jeszcze nie. A nie, jest już w podbieraku. Odpinam palcem kabłąk, uwalniając trochę żyłki. Zapinamy. Hops. I mamy rybkę już u siebie. Chyba mata nie będzie potrzebna, słuchajcie. Zapozujemy sobie tak. Uwalniamy rybkę z zestawu. Mam tutaj na kolanach, więc ryba jest bezpieczna. Zapozuję tutaj, w razie czego spadnie mi tutaj do kosza. O, widzicie? O, niesforny. Niesforny karpiszon. Zaczekajcie, o. O, i jest taki brzdąc na sam początek. I taka zabawa dzisiaj rekreacyjna z karpikami. Puszczamy wolno. Hopsa, leć gościu. Hops. Opsa. Ten podbierak jest po tych wyczynach moich ostatnio z dużymi rybami, ale jak widzicie, jest całkiem jeszcze zdatny do użytku i będzie dzisiaj, mam nadzieję, holował fajne rybki. Nawet jak jeżdżę tak rekreacyjnie, zawsze mam ze sobą ręczniczek do tego, żeby sobie wytrzeć ręce. Siedzę sobie, słuchajcie, na takim pożyczonym krzesełeczku. Bartek je wziął z Trotki, ale przyznam wam, że jest proste, ale całkiem fajne. Ponoć nie jest jakieś super trwałe i lubi się rozpaść po kilku wyjazdach, ale siedzi się całkiem wygodnie, pokażę wam je. Nie ma jakichś super tutaj spawów, ale jest proste, bardzo lekkie i tak się składa. O, zobaczcie, można je sobie złożyć. Rozłożyć. Tutaj ma takie pielgrzymkowe, trochę można je nazwać, ale naprawdę fajnie się na nim siedzi i jak na takie prowizoryczne wędkowanie. O, tutaj widzicie, niedopracowane, coś tutaj nie bardzo. Tutaj też wypada to. O, wypada. No, ale takie prowizoryczne i na dzisiejszy dzień to się nadaje. Tutaj mój grajdołek. Podpórki, wędka i rzucamy. Pokażę wam zestaw, jakim łowię dzisiaj. Zwykły podajnik, płaski. I zobaczcie, dzisiaj nie łowię przelotowo, czyli tutaj ten podajnik nie chodzi luźno. Akurat po prostu mam takie łączniki ze sobą, którego końcówka bezpośrednio wchodzi w ten podajnik. I to jest łowienie na stałe. Czyli ryba, jak pobiera przynętę, od razu czuje opór podajnika i następuje samozacięcie. Bardzo często w metodzie samozacięcie następuje, gdy ten podajnik również wolno tutaj jest umocowany i też mamy wtedy samozacięcie. Od razu mamy przynoszone branie na szczytówkę. W tym momencie ryba, jeżeli pobiera przynętę, od razu czuje ten opór podajnika i następuje wbicie haczyka w pyszczek. Łowiłam na haczyki bezzadziorowe, z nieco szerszym kolankiem i przynęta umieszczona na bagnecie. Przypony wiąże sama, żyłka główna 0,23,
na przyponie 0,22 albo 0,23. Ja łowię dosyć mocnymi zestawami, dosyć takimi konkretnymi. Uważam, że ryby w metodzie są silne i trzeba też przygotować te zestawy do tego, żeby te silne i zwrotne karpie łowić. Wędki, jakiej używałam, nie jest to wędka najtańsza. Wybaczcie, zabrałam z domu po prostu pierwszą lepszą, 3,30 wędka. Map Dual, mogę ją polecić, z kołowrotkiem Racer od Marosa. Fajny zestaw, jeżeli ktoś szuka porządnej wędki do metody, to taka, ale też nie czuję się dobrze z tym, że nie polecę Wam wędki tańszej, bo uważam, że jeżeli ten film opiera się na tanim wędkowaniu, to mogę polecić Wam tańsze wędki. Zerknijcie sobie na wędki w opisie, tam zostawię Wam tańsze propozycje wędek i kołowrotków, żeby tutaj też ten film nie był filmem sprzedażowym, żebyście mogli sobie sami podjąć decyzję. Ja nie będę Wam niczego sugerować, a uważam, że w wędkarstwie najważniejsza jest głowa, a nie to, na czym cztery litery siedzą, bo jak widzicie dzisiaj, gdybym nie wyciągnęła wniosków, nie starała się tą metodą poszukać tej ryby, to pewnie zostałabym w tyle, a tak udało mi się dogonić bombkowiczów i połowić po prostu używając zmysłów, które mamy, czyli obserwacja, dostosowywanie tego, co mamy w użyciu pod to, co pływa w wodzie, i na tym się skupiajmy. Nie szalejmy zbytnio z ilością, bo czasem mało znaczy lepiej i konkretniej. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dziękuję też wszystkim, z którymi miałam dzisiaj przyjemność się spotkać na łowisku Maślanka. Dziękuję samemu łowisku. Trochę się rozgadałam pod sam koniec. Tak już mam, że lubię gadać, ale to chyba dobrze wiecie. Trzymajcie się, wędkarska piątka.